Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Chris, a my widzimy się ponownie w grze Skyrim. Tak jak mówiłem, no weszliśmy sobie do wnętrza tutaj tej strażnicy. Jak widzicie, jest, tutaj już jest wyjście. Co, jakiś kwiat, gdzie ja je mogę zebrać? No nie mogłem ich zebrać, tak? Troszeczkę się strolowałem, wejdźmy ponownie w takim razie. Dobra. I już na samym wejściu mamy tutaj jakiegoś gościa, z którym nie wiem, jak mam walczyć, bo nie mamy żadnego ciekawego. Hello? Kto tam? Radulf? To ty? Szef cię szukał. Powiedział, że będzie na szczycie. Lepiej nie każ mu czekać. Dobra, spoko. Co ty tu czytasz? Aha. Widzę, że masz konkretną książkę, gościu. To czy ja mogę cię jakoś okraść? Mogę. A czy ja mógłbym cię po prostu zabić? A dlaczego nie było dźwięku? No to było coś ewidentnie dziwnego. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, co tu się wydarzyło, ale grzybki to zbiorę z przyjemnością. Alchemia, 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 alchemia. A co, on nas nie poznał po głosie, że to nie, jednak nie Rodulf? Ale cóż, Sanhem, oh yeah. Jak on wygląda? Gdzie on jest? Strój. Futrzana zbroja. Futrzany hełm. No, wygląda naprawdę przaśnie. Wchodzisz w dom? O, jest. Ten kaprawy dureń nie nadaje się na wartownika. Co z tym? Tam kto? Co to było? Ucieczka, ucieczka. Mam nadzieję, że mnie nie wykryją. Niech mnie nie wykryją. Niechaj nie wykryją. Na pewno coś tu było. Owszem, tak się stanie. Czy nie? Jednak nie, nic tu nie ma. Nie. Koleżko. Jest tam ktoś. Najwięcej niż się wydaje. Teraz po prostu zmieniamy zasady gry. Teraz to ja tutaj rozdaję karty, a nie wy. Troszeczkę podekspiona postać i już sytuacja wygląda delikatnie inaczej, co? Ale ta bandyta, banita to już robi troszeczkę problem. Szkoda, że nie mamy żadnego fajnego sztyletu. Może się tutaj uda coś znaleźć. Byłoby naprawdę miodnie, gdybyśmy znaleźli jakiś sztylecik. Wyobraźnia płata mi figi. Co to było? A broń Boże, nikt ci figi nie płata. Ulele, pani bandyta, pani ta. Gdzie pani siedzi? Jeśli będę musiała. Litości! A nieprawda. Nie zabijesz. Będę ja zabiję ciebie. Egzekucja. Nie. O, tu proszę, strzała wbiła się tam w ten. No. O, stalowy sztylet. Zobaczmy. Weźmy go sobie w takim razie w broń. To teraz tak, 15 razy 6 to jest 60. 90. A to. Mocniejsze. 2. Ale wątpię, żeby udało się nam kogoś tym zabić, kurczę. No. Zobaczmy,
pan miał żelazny sztylet. O, ugryź się z tym żelaznym sztyletem, gościu, wiesz? Co tu mamy? Ciasto i diament. Nie będę wam czytał książki, bo to myślę, że mija się z celem. Co mamy tutaj? Mamy troszkę złota. Ławę, mieszek. Proszę bardzo, dokładnie. No i standardowo grzybki. Grzybki, grzybki. Może ja sobie gdzieś na kartce zapisywałem, co to znalazło wszystko. Dziękuję pani bardzo. Wszystkie itemy trafiają do mnie. Miksturkę sobie zbieramy. Worka, myślę, że nie chcę już przeszukiwać. Przewodnik porucznika po Skyrim. Mapa została zaktualizowana. Nadzieja rodu Redoran. A czy my nie czyściliśmy kryjówki Redorana? To jest jakaś skrzyneczka. W skrzyneczce nic ciekawego. O proszę, stół alchemiczny. Chyba targowania. Oho. Dobra. Szybki. Tutaj ten hełm weźmiemy, bo on jest już troszeczkę kosztuje. Teraz zaczniemy już nosić więcej, gdyż no u dźwigu mamy 500. Także no teraz już naprawdę nie muszę się martwić jakoś zbytnio tym udźwigiem. Myślisz, że się uda? Oczywiście, że nie. Mogę szkolić psy. Ale ty kłodniałem filmy? Nie ma mowy. Co to było? Czas zakończyć tę zabawę. No, chwila! Zapłacisz za to! Wyjaśniamy wszystko. Ale pani, to ja już nie chcę, nie chcę. Wie pani co? Czas za... Dobra, żarcik. Szybka ucieczka. Bo jednak w ten sposób to ja walczyć z wami nie będę, panowie. Czy mnie gonicie? Przejdzie, co? Nie złośćcie się. To nic personalnego. To po prostu, no, kurczę, no, zajmowaliście miecz osobie, której nie powinniście. To tyle. To tyle, to tyle. Pani bandyta, pani ta. Gdzie jesteś? No, na pewno nie tutaj. Gdzie jesteś? Idźcie precz po prostu, idźcie, idźcie. Nie, 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 nie schodźcie już na dół. Nie, 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 rób tego, gościu. Zginiesz, gdy cię znajdę. Gdy znajdziesz, to pewnie tak, ale mam nadzieję, że nie znajdziesz. Tutaj! O ja, ty już znajdziesz, co? Nie no, idźcie, po prostu idźcie precz. Idźcie, wróćcie na swoje lokacje spawnowe. Już, tak będzie najlepiej. Goście, no. Co wy? Przede mną się nie schowasz. A założymy się. Kasztaniaku. Oj. Chowa.
zginiesz, gdy cię znajdę. Jednego mniej, został jeszcze ten najsilniejszy Panita. Widzieliście dziadykę? Widzieliście, jak podszedł? Skurkowany? Przede mną się nie schowasz. Gdzie żeś poszedł? Tam jest też. A już przestałeś nas bawić. Co to było? Patrzcie, jaki kurde uparty. Zróbmy tak! Uciekaj! A ja ci ciągnę w plecy! Dobra, szybka ucieczka. Gdzie się pan podział? Kurde, ale skubanie to znaczy nas bardzo wykrywał szybko. Skurkowany, no. Mam nadzieję, że on teraz... Gdzie siedzi? No tam jest, dobra. Ja muszę tylko. Czy uda się go zabić? Tak widowiskowo? Chciałbym. Chciałbym go tak zabić widowiskowo. Zobaczycie zaraz. Gdzie idzie, gdzie? Poddaję się! Poddaję! Siadło! Bierzemy z pana wszystko. Biorę wszystko, co masz. Wszystko, co masz. Zobaczcie, jak teraz fik, fik i fik. I możemy szybciej chodzić w skradaniu. Fik. Ale i tak wolę z pierwszej osoby. Nie wiem, jak miałbym to zrobić, żeby... Nie mieć tego czarowania w lewej ręce. Nie chcę go mieć po prostu, no. A co nas czeka tutaj? Przekonajmy się. Zobaczcie. Jakiś kozak. Co?
ci uciekłem i przestaniesz mnie gonić. Idziemy na taki deal, Ivar? Weź, Ivar, zgódź się. Please. Oj. O właśnie, o to mi Ivar chodziło. Ty teraz se daruj. Co się dzieje? Z kim mam walczy? Co tu się odstawia? Kim są ci goście? Strzelimy sobie do niego raz, zobaczymy kim on jest w ogóle. O ile... Kim oni byli? Ivar, stój w miejscu. Halo? Kto tam? Nie ma nikt, nikogo. Nic a nic, to na pewno... Następny tam przyszedł jakiś gościu? Co tu się dzieje? Co to za imprezka? Z kim on się tam leje? Skubany. Ivar, żelazna ręka. Już nie żyjesz! Nie żyjesz! Zwycięstwo jest twoje. Poddaję się. Na pewno coś tu było. No także, jak widzicie, Ivar poradził sobie nie dość, że z trzema jakimiś bliżej niezidentyfikowanymi rzezimieszkami, to i my nie zabieramy mu zbyt dużo życia. Jeszcze raz. I ty tam będziesz stał? Będziesz stał. No to ładnie, bardzo ładnie, Ivar. Teraz... Teraz to, jak ze mną teraz współpracujesz, bardzo mi się podoba. Ty sobie stoisz w miejscu, ja do ciebie strzelam i bardzo ładnie, bardzo ładnie. Jesteś trochę wyglądasz jak jesz teraz, Ivar. Gościu, ale jak już się masz zatrzymać, to się zatrzymaj, no co? Bo cię nie mogę trafić. Trafiony. Ivar, no proszę cię. Chyba, że teraz poczekamy, aż zejdzie ten kombat i najwyżej powinien się wskoczyć może skill w skradaniu. To by było miodzik, to na pewno, no to by było subcio, subcio, subcio. No i super. I egzekucja. Pięknie, pięknie, strzała leci i zabija. 1543 strzałem Chris zabija złoczyńcę Ivara. A któż to był? Najemny zbir. Już tam nie wiem, ale... On tu miał jakiś liścik chyba.
chyba z tym, co widziałem przed chwilą. Tu sobie pozbieramy, oczywiście. Haj, bardzo nieźle. O proszę. Ładnie, dziennik Hajwara. Też zaraz przeczytamy. Płytowa zbroja, no ładnie płytowy hełm. Płytowe buty. Elfi wielki miecz. Cyk. A tutaj mamy rodowy miecz Amrena, super. Dobra. To weźmy sobie. O, tutaj jeszcze jest jakiś skubaniec, tylko że kurde. Chodzimy tak powoli. Najemny zbir. Teraz weźmy sobie przedmioty. Księgi. Co? Oto umówiona kwota. Oczekuję, że wypełnisz moją prośbę i nauczysz złodzieja imieniem Chris, co to znaczy ze mną zadzierać. Nie musisz się posuwać do morderstwa, ale nie będę ubolewać, gdyby okazało się to konieczne. Strażnik Białej Grani. Aha. No właśnie, czyli jest tak jak mówiłem. Weźmy sobie teraz tak broń. Długi łuk możemy wyrzucić śmiało, bo jego wartość jest po prostu śmieszna. To rzucę, zostawię. Buława zostawmy. To zostawmy. Też jest śmieszna ta jego wartość. To też. To też. Żelazne strzały możemy rzucić wszystkie, bo są nam kompletnie do niczego niepotrzebne. O proszę, to już zostawiłbym i to również. I to możemy wyrzucić. I jeszcze troszeczkę w takim razie. Strój. Strój. To wyrzućmy, to wyrzućmy, to wyrzućmy. To. No i oczywiście bezużyteczne trzewiki. Dobra. Jako, że wykonaliśmy misję, także wielkie dzięki za oglądanie. Będziemy tutaj kończyć odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Siemaneczko, cześć!